Doberek, ja jestem Strzybor, a dziś sprawdzamy nowego Tłaba. W nim zobaczymy samodzielne próby, moda oraz dynie, jak to napisał DMG. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału oraz zostawieniu lajka i komentarza pod tym filmem. Wpadajcie też na streama na Twitchu dzisiaj o godzinie 17. Na sam początek przypomnienie, aby zdobyć wszystkie maski, jeżeli jeszcze tego nie macie. Do tego w tym tygodniu nocnym szturmem jest katastrofa Exodusu. Z poziomu Wielkiego Mistrza dostaniemy strzelbę Komediant oraz karabin automatyczny Ukryta Cena. Oba oczywiście w wersji Adept. W końcu możemy grać astralne dostrojenie na wyższym poziomie trudności i jesteśmy w stanie zdobyć pieczęć Globetrotter Krainy. Pierwszy temat to samodzielne próby. Dzisiaj po resecie dostaniemy możliwość wzięcia udziału w próbach, a dodatkową rzeczą będzie specjalny tryb kolejki, gdzie będziemy dołączać solo. Żadne drużyny ogniowe nie będą na to wpuszczane. Na ten weekend reputacja dostawana z prób będzie podwojona, także jest to dobry czas na zdobywanie lootu. Warto to zrobić też ze względu na wyzwanie sezonowe z tego tygodnia. Aby je wykonać, musimy wygrać 20 rund w próbach. Według DMG dostaniemy za wykonanie go expa, jasny pył oraz liniowy karabin fuzyjny Żal Rida. Przechodzimy do drugiego tematu, a w nim jest konkurs kostiumowy. Bungie organizuje go, gdyż Święto Utraconych nie byłoby nim bez takiego konkursu. Zasady to: maski, kostiumy i kombinacje pancerzy są mile widziane, kreatywne użycie ustawień, kolorów i wróbli daje dodatkowe punkty, grupowe zdjęcia są dozwolone. Takie screenshoty musimy udostępnić na Twitterze, Instagramie lub na portalu Bungie dla społeczności z hashtagiem #PotlFashion2021. Do wygrania jest taki emblemat, a zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni do końca 31 października. I trzeci temat, farba i dynie. Konkurs kostiumowy to nie jedyny konkurs ogłoszony. Drugim jest właśnie ten. Będzie polegał na zrobieniu czegoś strasznego. Oczywiście rysowanie, malowanie i wyrycie czegoś w dyniach jest mile widziane. Ale jeśli macie pomysł na zupełnie coś innego, to również możecie to zrobić. Takie rzeczy trzeba udostępnić tak samo na Twitterze, Instagramie lub na portalu Bungie dla społeczności z hashtagiem #PotlArtShow2021. Zwycięzcy również zostaną ogłoszeni do końca 31 października, a do wygrania jest taki emblemat. A dla przykładu mamy kilka rzeczy udostępnionych przez Bungie. Lecimy do raportu, a w nim mamy nową poprawkę 3.3.1.1. Naprawia ona kilka błędów, a z przykładowych dostajemy. Naprawiono błąd w wyniku, którego osłona Sedi regenerowała się zbyt szybko w playliście Nocnych Szturmów. Naprawiono problem, w wyniku którego uszy obudowy ducha z przepowiedni straciły kolor. Bungie też przygotowało wyjaśnienie odnośnie sytuacji na sklepie Microsoftu. Otóż gracze byli w stanie zalogować się tam tymi samymi kontami, których używają na Xboxie. A przez to, że Microsoft sprzedaje produkty i dla Xboxa, i dla PC-tów, gracze muszą weryfikować, dla której platformy kupują srebro. Kupienie tam srebra dla PC, kiedy gracie na Xboxie, spowoduje, że dostaniecie je, ale musicie zalogować się na PC do gry, by je otrzymać. Tak samo działa to z paczkami emotek, jednak wtedy trzeba jeszcze podejść do mistrza, Rahula, i odebrać je od niego. Oczywiście ich nazwy i opisy będą bardziej klarowne tak szybko jak to możliwe. Na razie dopóki to nie zostało poprawione, jeśli opis srebra to Destiny 2 Silver, to jest to wersja na Xboxa. Jeśli opis to jedno z poniższych, to jest to srebro dla wersji PC z Microsoft Store. Czyli 500 Destiny 2 Silver, 1000 plus 100 bonus Destiny 2 Silver, 2000 plus 300 bonus Destiny 2 Silver, 3000 plus 500 bonus Destiny 2 Silver, 5000 plus 1000 bonus Destiny 2 Silver. Paczka srebra sezonu utraconych oraz paczka emotek tronu Ateona też są specyficzne dla platformy. Co do znanych błędów, oczy maski Skeeter Corvus nie świecą się, cios kończący cios na jeden cal nie wydaje dźwięku, gdy jest on używany. Niektórzy gracze mogą wyglądać na niewidzialnych lub ładują się wizualnie przez dłuższy czas. Niemiecka nazwa R apparent jest niewłaściwie przetłumaczona. Cechy przepełnienie i nadwyżka są przetłumaczone na to samo słowo w języku niemieckim.
Snajperzy w zgardzonych wysysają energię z osłony chorągwi tytana w aktywnościach PvE. Filmy tygodnia to As Seen on TikTok oraz Somebody's Watching Me. Filmy tygodnia to Owl in the Night oraz Fallen's First Festival. Na sam koniec DMG mówi, że zespół ciężko pracował nad wydaniem kilku specjalnych rzeczy na 30. rocznicę. Będą to nie tylko treści, ale też aktualizacje Quality of Life. Będzie też trochę zmian w egzotykach, żeby były one w ogóle przydatne. Niektóre zostaną odrobinę poprawione, by działać poprawnie. Jest też specjalnie podkreślone, że DMG słyszał o szeptach, więc może będą zmiany odnośnie szeptów czerwia. Tak, kończymy tego tłaba. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Pamiętajcie o streamie dzisiaj o godzinie 17 na Twitchu. Mówił do Was Trzybor. Do zobaczenia.